Dobra. Dobra, już. Czyli moje świadectwo. Świadectwo Mateusza, nowonarodzonego człowieka. Jak to się wszystko zaczęło? Pochodzę ze Zgorzelca. Wychowałem się w rodzinie katolickiej i takiej dosyć, no powiedziałbym, skrupulatnie praktykującej. Mój tato jest bardzo wierzącym człowiekiem, moja mama tak samo, nasza rodzina, dziadkowie zawsze przestrzegali wszystkich świąt, podchodzili poważnie do tego tematu. No i jakby wychowywaliśmy się w tej wierze, dosyć tak jakby, powiedzmy, bogobojnie, starając się żyć wedle tych zasad chrześcijańskich. Tylko że, no jakby wiadomo, w żadnym domu nie jest zupełnie wszystko idealnie, nie jest perfekcyjnie. No ale jakby nie powiązywałem tego ze sobą. No, takie pierwsza moja styczność z wiarą mocniejsza, to się zaczęło około w wieku 8-9 lat, kiedy na mszy świętej dla dzieci, na takie zazwyczaj chodziliśmy, gdzie ksiądz tam zbierał wszystkich przed ołtarz, wszystkie dzieciaki, zadawał różne pytania. Padło pewnego razu pytanie, kto chce być ministrantem, bo tutaj zbieramy ekipę. No to ja zobaczyłem, że taki mój kolega, od którego zawsze chciałem być lepszy, chciałem mu dorównać, że on się zgłosił. No to ja nie mogłem przecież gdzieś tam w cieniu stać. Ja też idę, nie? Się zgłosiłem. I tak się zaczęła ta moja posługa przy ołtarzu. Tam byłem około 4-5 lat ministrantem, a później to dalej się przerodziło, że jeszcze 2 lata byłem lektorem. No i to było dużo takie ciekawsze tak naprawdę, aniżeli siedzenie po prostu w tej ławce. Bo to też, umówmy się, nie zawsze ja taką jakby miłością do tego pałałem. No, często to było tak w domu, że jest niedziela, idziemy na mszę i nie ma gadania żadnego, po prostu nie ma żadnego sprzeciwu. Więc można się domyślić, jaka była reakcja upartych chłopaków, bo jeszcze z dwoma braćmi. Mam dwóch starszych braci w ogóle, o 10 lat są ode mnie starsi, więc ja byłem zawsze tym takim najmniejszym bajclem, który się gdzieś tam plątał pod nogami. No i no nie podobało się to, że właśnie gdzieś tam tak rodzice przymuszali. Nie było czegoś takiego jakby wyjaśnienia tej istoty, że po co tam idziemy, co Pan Jezus dla nas zrobił i tak dalej. Oczywiście gdzieś to tam w kościele było słyszane, rodzice próbowali o tym opowiedzieć. Ale tak, wydaje mi się, że nie do końca sami pewne rzeczy rozumieli, ale starali się najlepiej jak mogli wychować nas w wierze chrześcijańskiej, wtedy katolickiej, tak? Ja tak poważnie podchodziłem do tych tematów. Zawsze jak była jakaś spowiedź, to nie było tak na zasadzie, że tam przeklinałem, kłamałem, coś zabrałem mamie 10,5 zł z portfela i więcej grzechów nie pamiętam. Tylko raczej starałem się tak szczegółowo do tego przygotować. Zwłaszcza jak miałem tam około 13, 14, 15 lat, no zdarzało się, że nabroiłem trochę mocniej. Zrobiłem takie jakieś uczynki, z których niespecjalnie byłem dumny. I to było dla mnie duże wyzwanie, żeby pójść wtedy do drugiego człowieka, do księdza, opowiedzieć o tym wszystkim, jak to tam u mnie wygląda. I no pamiętam jeden taki szczegółowy, zwłaszcza moment, jeżeli chodzi o te spowiedzi, że strasznie walczyłem sam ze sobą, z pewnym takim uczynkiem, który zrobiłem, żeby się do niego przyznać. I w końcu gdzieś się tam zebrałem, modliłem się do Pana Boga o to, żeby on mnie jakoś przez to przeprowadził. Bo zawsze też miałem taką właśnie tą relację. Na początku to się modliłem właśnie formułkami typu Ojcze nasz, Aniele Stróżu, Zdrowaś Mario i tego typu właśnie klepałem takie powtarzalne, te, które znałem. Raczej nie modliłem się swoimi słowami, tylko no tak jak zostałem nauczony, albo bardzo dużo na różańcu. No i dzisiaj wiem, że to nie było jakby dobre, że to nie była taka żywa relacja, tylko to było takie, nazwijmy to, no, systemowe, schematowe i donikąd to za bardzo prowadziło. Ale wierzyłem, że Pan Bóg istnieje, bo wielokrotnie w ciężkich sytuacjach mojego życia prosiłem Go o Jego obecność, o Jego reakcję. I właściwie ona była momentalna, natychmiastowa. Ja miałem wtedy takie przekonanie już od najmłodszych lat, że Pan Bóg naprawdę istnieje, że On rzeczywiście działa w naszym życiu, jeżeli My Go zaprosimy. Tylko za bardzo no, nie rozumiałem tych wszystkich prawd Ewangelii biblijnych. Starałem się zawsze przestrzegać tych wszystkich zasad, które zostały mi narzucone właśnie przez tradycję katolicką, albo gdzieś tam przez to, jak rodzice tego przestrzegali. I zawsze było coś takiego, że ja musiałem sobie na to wszystko zasłużyć.
A też jak byłem tym najmłodszym, albo też ogólnie jak byłem jako dziecko, to taki strasznie wyszczuplony, gdzieś tam na WF-ie ostatni wybierany zawsze, no i tak dalej. Raczej takie, no powiedziałbym, często obiekt pośmiewiska, takich wyśmiewań i tak dalej. A ja bardzo potrzebowałem tej akceptacji, bardzo potrzebowałem takiego zrozumienia, więc starałem się robić wszystko, żeby po prostu mieć tą akceptację. I nie znajdowałem jej w sobie, tylko szukałem zewnętrznych czynników. To później, jak dojrzewałem, w bardzo niebezpieczne miejsce mnie zabrało, bo przez ten brak miłości do samego siebie, gdzieś tam rodzice starali się okazywać jak najlepiej tą miłość, jak potrafili, ale no, u mnie sytuacja w domu to była taka, że tato większość czasu spędzał za granicą, pracując na utrzymanie rodziny, bo moja mama jest chora i nie zawsze jakby mogła, znaczy nie mogła podejmować się żadnej pracy fizycznej jakiejś większej, była na rencie, no i to nie wystarczyło na trójkę, na naszą, na całą piątkę, ale jeszcze dwóch braci było, więc tato podjął decyzję, że pojedzie za granicę, żeby zapewnić nam dobry byt. Mimo że on codziennie dzwonił, był z nim ten kontakt, no to no myślę, dzisiaj to zwłaszcza widzę, kiedy mam 24 lata, że ta fizyczna obecność ojca jest potrzebna w życiu każdego człowieka, czy to chłopak, czy dziewczyna. I tego trochę brakowało i to potem gdzieś tam przerodziło się w takie no, nieprzyjemne sytuacje, że zacząłem wchodzić w jakieś grupy ludzi, gdzie próbowałem zaimponować i pojawiały się duże ilości alkoholu, pojawiały się narkotyki, jakieś tam inne jakieś takie rzeczy, które no, po prostu ciągnęły mnie w dół. Ja zacząłem się też trochę odwracać od kościoła, bo widziałem też jakby wszystko to, co się dzieje w kościele katolickim, wiele rzeczy mi się nie podobało. I tak trochę w to zacząłem wątpić. Pod koniec zwłaszcza technikum i na początku studiów, no to ja miałem niby taką relację z Panem Bogiem, że wierzyłem w Niego, ale nie wierzyłem wtedy w Kościół. Myślałem, że sam mogę po prostu z Bogiem iść przez życie, ale umówmy się, no tego nie było za dużo tak naprawdę Pana Boga. Ja starałem się tego przestrzegać i gdzieś tam modlić się, ale moje życie było zaprzeczeniem wtedy mojej wiary, czyli cotygodniowe imprezy, notorycznie gdzieś tam oddawanie się w jakieś używki, też walka z pożądliwościami ciała, z pożądaniem, no to było strasznie coś, co mnie niszczyło. I w pewnym momencie miałem tego dosyć, no już zobaczyłem, że ja nie chcę takiego życia, że nie radzę z tym sobie, że po prostu ciężko mi w ogóle, takie stany depresyjne już nawet wpadłem, że ciężko mi było podnieść się z łóżka. Takie najłatwiejsze codzienne czynności były ogromnym wyzwaniem dla mnie. Ale jednocześnie jakoś tak Pan Bóg mnie umiłował, kochał, że On starał się, że mówił do mnie, nie poddawaj się, iść tutaj do tego kościoła, próbuj tutaj jakoś walczyć i pielęgnować tą wiarę, bo widział, że ja mam takie głębokie w sobie pragnienie obecności Bożej. I pamiętam w czasie zwłaszcza COVID-u, bo to wtedy wszystko się tak naprawdę zaczęło. Kiedy chodziłem do kościoła, widziałem ludzi wszędzie zamaskowanych i to, co zwróciło szczególną moją uwagę, to że przyjmowanie Eucharystii na rękę. I mówię, no jak to, no to przecież taki ważny sakrament w kościele i to takie, że tu ktoś na rękę, tu upada, nagle ksiądz zbiera z ziemi. I mówię, no to dla mnie to było takie niepoważne i ja zadawałem sobie pytanie, Panie Boże, pokaż mi, modliłem się do Niego, żeby pokazał mi jakaś rzeczywiście ta prawda, żeby mnie przeprowadził przez to, żeby wytłumaczył mi, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. Jakoś tak się zaczęło dziać, że napotkałem się na jakieś fora takie biblijno-ewangelickie, gdzie zadano pewne pytania, znaczy zobaczyłem takie pewne pytania, które wzbudziły takie wątpliwości w mojej głowie. Na przykład to, dlaczego Kościół usunął drugie przykazanie, tak, z dekalogu, a te ostatnie tam rozdzielił na dwa. Ja nie potrafiłem sobie na to jakby odpowiedzieć i tak męczyło mnie to i zacząłem coraz głębiej drążyć i drążyć tak naprawdę i szukać i znajdowałem różne jakby opinie, na przykład, że Matka Boża to tak naprawdę no, nie może być Matką Boską, tylko to była pokorna służebnica pańska Maria. Nie można jej nadawać jakiejś tam wielkiej rangi. Ja byłem strasznie wściekły, jak ja to wszystko zobaczyłem, bo bardzo, bardzo jakby no, byłem w tym jakby wtajemniczony, powiedzmy to, że ten kościół katolicki on odgrywał wielką rolę. Więc dałem sobie za cel, za zadanie, żeby po prostu
uzmysłowić tym wszystkim ludziom, którzy wpisują te głupoty w internecie, że to jest nieprawda. I wtedy to był taki pierwszy moment w życiu, że ja otworzyłem faktycznie Biblię samemu i chciałem zagiąć ich, a się okazało, że po prostu zagiąłem sam siebie tak naprawdę, bo nie znalazłem żadnego fragmentu, który by potwierdzał te rzeczy, o które zawsze były mi wpajane od najmłodszego. I to był taki też etap, w którym ja bardzo jakby się zmartwiłem tym, bo poczułem się oszukiwany przez całe życie w tamtym momencie. To był dla mnie taki trochę wstrząs, że wszystko to, co wierzyłem przez dotychczasowe moje lata życia, to no, nie było coś dobrego, albo to była jakaś tam półprawda, albo w ogóle nieprawdy i tak dalej. Więc zacząłem szukać różnego rodzaju pastorów, albo osób nowonarodzonych w internecie, zwłaszcza na początku. No i to też jest tak, że w internecie jest bardzo wiele treści. No, nie umiałem oddzielić tego dobrego od tego złego i dużo rzeczy jakby mieszało mi się i wpędzało mi to w takim chrześcijańską schizofrenię, to nazwijmy, że po prostu wariowałem z tego powodu. I też znowu zacząłem się modlić po prostu do Pana Boga, do Jezusa, bo już jakby wiedziałem, że to On jest jedyną tutaj drogą, żeby przyszedł do mojego życia, żeby po prostu przebaczył mi to wszystko, co ja uczyniłem przeciwko Niemu, żeby mnie poprowadził, żeby wszedł do mojego serca, przemienił mnie, dokonał właśnie tej korekty, żeby zajął się mną, bo ja czułem się też przez całe życie taki, że wszystko, co ja robię, mimo że się bardzo starałem, nieść wiele na swoich barkach, że to było ciągle za mało, że jeszcze więcej mogłem zrobić, że jeszcze dalej mogłem pójść, że tutaj jak coś zawiniłem, to że tego mi nikt nie przebaczy, że no, te grzechy, no to okej, okay, ale tego to nie ma szans, że bo ty jesteś największym grzesznikiem, tak o sobie pomyślałem. I to wpędzałem się w takie samopotępienie i to było bardzo nieprzyjemne, ale na jednej właśnie z modlitw wieczornych prosiłem Pana Boga mocno, żeby On przyszedł do mnie i poczułem taki wewnętrzny głos, który mówi: kocham Cię takim, jakim jesteś. Jesteś dla mnie wystarczający, jesteś dla mnie doskonały. Ja umarłem za ciebie i no po prostu no rozkleiło mnie totalnie. Ja chyba północy spędziłem strasznie mocno wyjąc sobie w poduszkę. I następnego dnia, kiedy się obudziłem, to czułem się już taki, nazwijmy to właśnie, jakby całe to ciśnienie tak ze mnie zeszło, tak? Poczułem, że faktycznie jest przebaczony mi, że Pan Bóg naprawdę mnie kocha, że On jest przy mnie żywy, prawdziwy, a nie jakiś tam wysoko dziadek w chmurach z brodą. I od tego zaczęło się zmieniać moje życie. Co prawda to był trochę dłuższy proces, bo dalej gdzieś tam ten stary człowiek tkwił. Ja nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak nowonarodzenie. I to wszystko było procesem, ale ja konsekwentnie prosiłem Pana Boga o to, żeby On mnie wyciągał z różnych grzechów. Takie coś, co najbardziej mnie niszczyło i sprowadzało w dół, no to było oglądanie filmów dla dorosłych, które po prostu totalnie wysysało ze mnie wszelką energię życiową, niszczyło mnie zupełnie i wpędzało mnie w takie poczucie, że ty jesteś do niczego, no zobacz, co ty zrobiłeś. I słyszałem taki głos, ale zawsze jak wychodziłem na zewnątrz, w sensie w drugą stronę, przychodziłem do Pana Boga z tym, z modlitwą, no to czułem to takie przebaczenie i że Pan Bóg chciał, żebym przyszedł z tym do Niego i że On mi z tym pomoże tak naprawdę i wyprowadził mnie z tego, że dał mi nowe tak naprawdę serce, że to wszystko, co kiedyś mi się jakby gdzieś tam podobało i tak dalej, że to dzisiaj czuję takie albo obrzydzenie, albo niechęć, albo taką obojętność względem tego i jakby zapełnił mnie takim swoim Bożym pokojem, takim uczuciem, że ja nie muszę już się starać, tylko po prostu mam trwać w tej jakby Jego łasce, starać się kochać innych ludzi najbardziej tak jak się da, tak jak On właśnie nas umiłował i starać się żyć wedle tych właśnie zasad i to było takie najważniejsze, ale nie, że ja muszę coś zrobić, jakieś warunki spełniać, tylko po prostu tkwić w tej Bożej miłości i pamiętać o tym codziennie, a nie tylko na przykład rano i wieczorem, tylko z każdą nie tylko porażką, jakimś tam problemem do Niego przychodzić, ale też z każdym szczęściem, z każdą radością. Dzieli się z takimi prozaicznymi rzeczami jakby z Panem Bogiem, no bo to jest nasz najlepszy przyjaciel i On chce nie słyszeć tylko o tych złych rzeczach, ale też kiedy nam się coś udaje, kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to też fajnie no, podzielić się z tym, tak? I widzę Jego działanie w moim życiu, no dzisiaj udało się ochrzcić, także chwała Panu po prostu za to, to jest naprawdę cudownie. Modliłem się, żeby znaleźć jakąś wspólnotę, bo nie miałem żadnych przyjaciół, żadnych kolegów, nikogo nie miałem, z kim mógłbym po prostu rozmawiać o Słowie Bożym. A raczej jak już ktoś tak gadał, no to albo katolicy i tak dalej, więc i to jeszcze tacy niepraktykujący, więc ciężko mi było się w tym naprawdę odnaleźć.
Też czułem się jak wariat, kiedy się tak narodziłem, że taki odizolowany od społeczeństwa i dziwnie mi było z tym tak naprawdę. Ale Duch Święty, Pan Bóg mnie po prostu przez to przeprowadził i dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem tu i teraz tak naprawdę. Nawet jeżeli przyszłoby mi dzisiaj odejść z tego świata albo jutro, no to ja wiem, w którym miejsce ja idę. Nie boję się już tej śmierci, tylko staram się cieszyć tym każdym dniem, czy jakimś śpiewem ptaków, tutaj naturą i starać się docenić te najmniejsze aspekty, których wcześniej nie dostrzegałem, albo bardzo mało tak naprawdę. Także to jest moje świadectwo. Bardzo się cieszę, że udało się po prostu, że tutaj jestem i że tak się moje życie potoczyło, mimo że mogło w zupełnie inną stronę pójść, bo naprawdę było cienko w pewnym momencie. Amen. Także ekstra. Dzięki.